Studio Telewizji Kujawy i nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Panie burmistrzu, Brześć Kujawski co i rusz zaskakuje nas kolejnymi nowościami, kolejnymi pomysłami. Z tego, co słyszę, będziecie i wy mieli własny budżet obywatelski, to wcale nie mały. Tak, postanowiliśmy jeszcze w tym roku uruchomić procedurę uchwalenia regulaminu w zakresie budżetu obywatelskiego. W najbliższych dniach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Myślę, że ta uchwała zostanie przyjęta. Zgodnie z założeniami chcemy jeszcze w tym roku zdążyć całą procedurę przeprowadzić. Jest to możliwe, bo jest to tak ułożony harmonogram, żeby mieszkańcy mogli zgłosić swoje propozycje, żeby mogło zostać przeprowadzone głosowanie i żeby zostały wybrane inwestycje, te, które będą realizowane w 2020 roku. Środki na ten cel, które chcemy przeznaczyć, to kwota 350 tysięcy złotych. Są to porównywalne środki z tymi, które mają do dyspozycji mieszkańcy terenu wiejskiego w gminie Brześć Kujawski, gdzie funkcjonuje już od kilku lat z dobrym skutkiem Fundusz Sołecki. Dużo inwestycji już jest w fazie realizacji. To przede wszystkim potężne centrum kultury. To również liczne drogi, elementy małej infrastruktury sportowej. Budujecie ścieżki rowerowe. Co jeszcze w związku z tym, myśli pan, mogą wymyśleć mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego? Ja myślę, że mieszkańcy wiele już wskazywali, chociażby w debatach publicznych, na forach internetowych. Jest dużo przestrzeni przede wszystkim związanej z wypoczynkiem, ze spędzaniem wolnego czasu. Są miejsca w samym Brześciu Kujawskim, gdzie brakuje chociażby placów zabaw, miejsc do rekreacji. Liczę też na inicjatywy związane chociażby z zagospodarowaniem przestrzeni związanej z seniorami czy z osobami starszymi. Więc tutaj wielka dowolność, to co mieści się w zadaniach własnej gminy, będziemy rozpatrywać i te projekty będziemy chcieli, żeby zostały realizowane. Odejdźmy na chwilę od budżetu obywatelskiego, ponieważ poruszył pan niezwykle ważną kwestię, a mianowicie seniorów, ale nie tylko seniorzy żyją w Brześciu Kujawskim. W Brześciu Kujawskim nie brak też osób niepełnosprawnych i wiem, że z myślą o nich zamierzacie pewne nowości wprowadzić. Mamy budynek byłego ośrodka zdrowia. Postanowiliśmy rozpocząć prace projektowe w zakresie modernizacji, zmiany sposobu użytkowania tego budynku. Podstawowa funkcja będzie to żłobek, ale będzie też funkcja społeczna przewidziana właśnie dla osób niepełnosprawnych i chcemy uruchomić tam warsztaty terapii zajęciowej. Uda się to własnym sumptem, czy będziecie starali się o zewnętrzne dofinansowanie? Mamy zagwarantowane na ten cel, co prawda, niewielkie środki na remont i tutaj będziemy musieli własny budżet dostosować do adaptacji tego obiektu, ale jest to projekt unijny, projekt społeczny w zakresie funkcjonowania chociażby warsztatów terapii zajęciowej i na ten cel są przewidziane duże środki finansowe na realizację już programu społecznego. Dlaczego, panie burmistrzu, rok 2020, który już za kilka miesięcy, będzie dla Brześcia Kujawskiego taki wyjątkowy? Wyjątkowy można rzec w dwóch wymiarach. Pierwszy historyczny, bo 770-lecie nadania praw miejskich i w tym zakresie szukujemy szereg imprez, wydarzeń kulturalnych, ale też myślimy, że akurat w tym roku uda się zakończyć realizację największej inwestycji w Brześciu Kujawskim, nie tylko w Brześciu Kujawskim, związanej właśnie z Centrum Kultury i Muzeum i chcemy ten budynek oddać w grudniu 2020 roku. Ale ten drugi wymiar to wymiar też inwestycyjny, bo pojawi się szereg inwestycji chociażby strefowych, gdzie będzie swoją inwestycję największą w województwie realizowała firma LPP. Dodatkowo inne firmy, które też wiosną 2020 roku rozpoczynają proces inwestycyjny. W tym roku z firmą LPP, warto tutaj wspomnieć, będziemy realizować też już projekt społeczny. Mamy już grupę docelową dzieci i młodzieży, gdzie będą przeprowadzone bezpłatne lekcje języka angielskiego i firma jest organizatorem i fundatorem tych lekcji i zajęć.
A wracając do inwestycji w 2020 roku, to przede wszystkim inwestycje kubaturowe, mniej inwestycji infrastrukturalnych i inwestycje społeczne. Budowa świetlicy w Brzeziu, tak długo oczekiwana. Adaptacja też budynku byłego ośrodka zdrowia w Wieńcu na cele społeczne, gdzie pojawi się filia biblioteki publicznej i dodatkowe funkcje dla mieszkańców. Też myślimy tutaj o wprowadzeniu funkcji związanej z chociażby z polityką senioralną. Właśnie adaptacja ośrodka zdrowia w Brześciu, jeśli chodzi o żłobek i warsztaty terapii zajęciowej. Cały czas jeszcze budowa Centrum Kultury, ale też wchodzimy w inwestycje oświatowe. Jesteśmy też w fazie projektowania przebudowy infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej numer 1. Myślimy też o projektowaniu już sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 2. A myślę, że kluczowa też inwestycja za kilka milionów złotych związana z rozwojem sportu i turystyki, gdzie przetarg będziemy chcieli przeprowadzić we wrześniu tego roku, budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Falborek z pełnowymiarowym boiskiem i z placem zabaw, myślę, że którego wielu będzie nam zazdrościć, bo to będzie bardzo nowoczesny, bardzo innowacyjny plac zabaw, gdzie znajdzie się dużo elementów infrastruktury, ale też na tym terenie znajdą się miejsca chociażby związane z grillowaniem, bo będą altany do grillowania, będzie można spędzać czas zarówno od czterolatka czy od malucha do babci, dziadka przez rodziców. Także taki jest pomysł i to na pewno musimy zrealizować tą inwestycję w 2020 roku, bo na takich warunkach pozyskaliśmy nieruchomość, mamy termin wykonania, więc na pewno ten kompleks powstanie. No pięknie, póki co jednak trwa chyba najdłuższa, jeśli chodzi o czas inwestycja nowoczesnej Europy, czyli przebudowa drogi 265. Ona w dużej mierze dotyczy również Was, czyli zarówno gminy, jak i miasta Brześć Kujawski. Proszę powiedzieć, czy bardzo Panu zależy, żeby ona była szybko ukończona, ponieważ irracjonalnie bardzo skomplikuje życie mieszkańcom Brześcia? W jakim sensie skomplikuje pod kątem wzrostu ruchu, bo nie mając rozwiązania w zakresie drogi krajowej, obawiamy się, że wykonanie tej inwestycji jeszcze bardziej przyczyni się do zakorkowania miasta, bo dzisiaj już możemy takiego słowa używać, że Brześć Kujawski jest miastem zakorkowanym, jeśli chodzi o komunikację. Niemniej jednak zależy mi na tym, żeby ta inwestycja była skończona, bo naprawdę bardzo długi proces inwestycyjny, którego myślę, że się nikt nie spodziewał. W dużej mierze ten odcinek drogi dotyczy gminy Brześć Kujawski, ale dotyczy też miasta, ponieważ pewien zakres robót będzie też realizowany na terenie miasta. Co prawda chodniki zostały już przebudowane, ale czekamy na nową nawierzchnię. Połączenie też ścieżki rowerowej z Brześcia Kujawskiego właśnie do Guźlina, bo ten odcinek został tak jakby wyjęty z tej inwestycji tylko dlatego, żeby nie robić dodatkowych nakładów, gdyby w przyszłości miała być przebudowana droga krajowa numer 62, która myślę w tej chwili jest największym... To jest następny temat, pełen znaków zapytania. Będzie wreszcie jakaś szansa, panie burmistrzu? Walczycie o to od lat. Walczymy od lat. Ja postanowiłem też zrobić pewien przełom. Udało mi się dojść do porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby zakończyć to postępowanie, które gmina od tylu lat prowadzi w zakresie tej podstawowej dokumentacji środowiskowej. Spotkaliśmy się w ostatnim czasie z firmą, która realizuje i wykonuje tą dokumentację. W najbliższym czasie dostaniemy zaktualizowany komplet dokumentów, które będę chciał przekazać oficjalnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z myślą, że ten dokument Generalna Dyrekcja przyjmie. Jeśli nie, to po prostu pojadę i zostawię to na stole, bo to nie jest zadanie gminy realizacja przebudowy drogi krajowej. Jest to zadanie typowo rządowe. Ja mogę dzisiaj zaapelować, prosić wszystkich, którzy mają wpływ na jakiekolwiek decyzje w tym kraju,
aby dzisiaj podejść... Dzisiaj lepiej nie, bo wszyscy panu obiecają wybory blisko. Ja wiem, że są wybory i dzisiaj wszyscy będą mówili, panie burmistrzu, niech pan tak, nie wywołuje tak wilka z lasu, bo zaraz odezwą się wszyscy, że będą chcieli przebudowywać drogę krajową. Oczywiście każdy czas jest ważny, bez względu na to, czy to będą wybory samorządowe, czy będą wybory parlamentarne, czy do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy niech mówią i wszyscy do tej pory mówili, tylko niech znajdzie się chociaż jeden człowiek, który wreszcie coś zrobi, na co liczę, bo ja dałem ścieżkę, jak można pewne decyzje zmienić i tu już nie walczymy o to, żeby wpisać tą inwestycję do programu, bo mam świadomość, jak trudne to jest zadanie i jak program przebudowy dróg krajowych jest przeładowany w Polsce, jeśli chodzi o finanse. Natomiast jest pewien program, który funkcjonował wcześniej w zakresie likwidacji miejsc niebezpiecznych. Pewne zadania w tym programie nie zostały zrealizowane i można wykorzystać zabezpieczone środki w tym programie, chociażby po to, żeby opracować podstawowe dokumenty w zakresie realizacji przebudowy drogi krajowej. Mając dokumentację, niech ona nawet poleży trochę w tej szufladzie, ale w pewnym momencie trzeba będzie ten projekt wyjąć i go zrealizować. Mieszkańcy mają świadomość, ja podkreślam na każdym spotkaniu, że obwodnica nie powstanie i przebudowa drogi krajowej w ciągu jednego roku, dwóch czy trzech lat. To jest potężna inwestycja, która dzisiaj, biorąc pod uwagę wzrost cen i to, co się dzieje na rynku budowlanym, już nie będzie kosztowała 100 parę milionów. Tą sumę trzeba będzie pewnie pomnożyć razy dwa. Więc ja mam pełną świadomość, że to będzie proces długofalowy. Tylko my jesteśmy w stanie wszystko przecierpieć, zakorkowane miasto, niszczone budynki, to, że będą też komplikacje w zakresie układu komunikacyjnego w samej strefie. Tylko jeśli będziemy wiedzieli, że coś się będzie działo i konkretnie kiedy będzie się działo, to naprawdę wytrzymamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję bardzo Państwu. Pan Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego, był gościem Studia Telewizji Kujawy. Do zobaczenia, panie burmistrzu. Dziękuję Państwu, dziękuję pani redaktor.